Teatru z prawdziwego zdarzenia w Legionowie póki co nie ma. Prawdziwe zdarzenia teatralne w nim jednak bywają, głównie za sprawą poczytalni, która od dobrych kilku lat stara się wystawiać na swojej scenie ciekawe, warte obejrzenia spektakle, również takie w doborowej i gwiazdorskiej obsadzie. Mamy już swoją stałą publiczność, która e, no muszę szczerze przyznać, że wręcz domaga się ciągu dalszego. Była rzeczywiście. E, Dość długa przerwa spowodowana przede wszystkim pandemią, potem brakiem środków, no ale rok zakończyliśmy można by rzec przytupem. Stało się tak na początku grudnia za sprawą monodramu Mój Boski Rozwód w wykonaniu Anety Teodorczuk. To napisana przez Geraldine Aron historia zdradzonej kobiety, która po tytułowym rozwodzie na nowo do tego z całkiem dobrym skutkiem układa sobie życie. To jest takie bardzo fajne zestawienie tych postaci, które, które mam przyjemność odgrywać w tym monodramie, bo każda coś tam innego wnosi, każda jakiś inny temat, każde jakieś inne pytanie, inną refleksję zupełnie. My się spotykamy z dramatem życiowym Angeli. Na szczęście dramat jest przedstawiony bardzo zabawnie, bo to w teatrze uwielbiam i zawsze się staram, że jak mówimy o czymś poważnym, to żeby to odelżyć przez poczucie humoru. Przydały się też do tego śpiewane przez Anetę Teodorczuk piosenki stanowiące integralną część przedstawienia. Z jego reżyserką Anną Gryszkówną łączą aktorkę nie tylko zawodowe, lecz także przyjacielskie relacje. My się znamy bardzo dobrze, ale tu jakby abstrahując od naszej prywatnej znajomości, to Anki Warsztat jest tym, który szalenie cenię. Więc się, no tak sobie czekałyśmy, aż taki tekst nam się gdzieś trafi. Bo już od dawna wiedziałyśmy, że chcemy coś kolejnego razem zrobić. Bo Ania zdyreżyserowała też matkę, żonę, kochankę, czyli mój poprzedni muzykram. Cztery lata temu powstały, pięć nawet. No i to właśnie to takie drugie nasze, na, nasze zawodowe dziecko. Jako monodram owe dziecko miewa często trudny charakter. Taka forma kontaktu z widzem jest bowiem dla aktora ogromnym wyzwaniem. Aby mu sprostać, najważniejsze jest, zdaniem pani Anety, dobre rozłożenie sił. Także w sensie typowo fizycznym, bo półtorej godziny samotnego pobytu na scenie potrafi naprawdę solidnie zmęczyć. Jeszcze lata temu wydawało mi się, że, to, że tego nie przebrnę i to jest nie na moje nerwy. Bo tutaj trzeba rzeczywiście tego widza utrzymać cały czas uwagę widzę i cały czas żonglować, jak coś jest bardzo zabawnie, to trzeba to potem troszeczkę zepsuć i troszeczkę opowiedzieć poważniej. No to, to, to wynikowe naszych tutaj sił, bo, bo, bo żeśmy pracowali, na, pracowaliśmy tak naprawdę we trzy nad tym, bo jeszcze Marta jak która to wyprodukowała i, i, i produkuje nadal jeździ, jeździmy razem i razem to wykonujemy, więc tutaj wypadkowa naszych, naszych różnych sił się nie czuje się sama w tym. To jest też ważne, że, że że pakujemy te bambetle tutaj spektaklowe i jeździmy gdzie się da, jesteśmy na początku tej drogi z Martą. A, a tak naprawdę ja myślę, że mam przyjemność uczyć od kilku lat studentów i zawsze im powtarzam, że tak naprawdę najważniejsze w tym zawodzie i już potem w praktykowaniu jest skupienie. Przydaje się ono też co zrozumiałe na widowni, ale z tym w pierwszą niedzielę grudnia nie było w poczytalni najmniejszego problemu. Znając sympatię mieszkańców do teatru, organizatorzy z biblioteki także w przyszłości postarają się nie sprawić im zawodu. Propozycje na kolejny rok już są, prowadzone są już rozmowy, natomiast co z tego wyniknie, to nie jestem w stanie przewidzieć. Wszystko będzie zależało od tego, czy dostaniemy pieniądze z projektu, czy w ogóle znajdą się środki na tego typu działalność i jeśli tak, to z wielką radością będziemy to kontynuować. Jedno jest pewne, o frekwencje na widowni w poczytalni obawiać się nie muszą.